Cześć, nazywam się Tomasz Bajer i będę dla Was prowadził Benchmark TV. Zapraszam na 21 odcinek. Nokia kontra Apple, to już wojna. W ostatnich tygodniach jest niezwykle gorąco na linii Nokia-Apple. Te dwa giganty rynku elektronicznego wytoczyły przeciw sobie ciężkie działa na frontach marketingowym, internetowym, a przede wszystkim prawnym. Tym razem Nokia wytoczyła naprawdę mocne karty, a cios, który planuje zadać, jest z gatunku tych poniżej pasa. Fiński koncern chce całkowicie zablokować dystrybucję produktów oznaczonych jabłuszkiem na terenie Stanów Zjednoczonych. W tej sprawie, oprócz spraw będących już na wokandzie, złożyła kolejne zażalenie do Międzynarodowej Komisji Handlu, International Trade Commission. Czy to oznacza, że już wkrótce Amerykanie będą zmuszeni do sprowadzania MacBooków, iPhone'ów oraz iPodów z zagranicy? Skype pojawi się w telewizorach. Producent Skype'a poinformował, że w najbliższych miesiącach zostanie udostępniona specjalna wersja programu skierowana do użytkowników wybranych telewizorów firm Panasonic i LG. Wszyscy, którzy będą chcieli skorzystać z komunikatora, będą musieli zakupić specjalne, dedykowane kamery HD z mikrofonem, które najprawdopodobniej pojawią się w sprzedaży na wiosnę. Producent zaleca użytkownikom podłączenie swoich telewizorów do sieci szerokopasmowej o przepustowości minimum 1 megabita na sekundę. Jak pokazują badania prowadzone przez Skype'a, wielu użytkowników chce korzystać z komunikatorów internetowych, spędzając czas z dala od komputera, zwłaszcza jeśli z takowym mamy wielogodzinny kontakt w pracy. Chińczycy klonują Windows XP. Skośnocy przyjaciele z Dalekiego Wschodu drażnią Microsoft. Tym razem Chińczycy idą na całość. Klonują starą windę i rozdają ją jako zupełnie nowy system. Do chińskiej sieci trafił darmowy system YLMFOS. Można go pobrać za darmo w postaci pliku ISO, niczym oprogramowanie typu open source. YLMFOS może ściągnąć każdy, komu nie straszny język chiński. Innych wersji językowych na razie nie przewidziano. Problem w tym, że YLMFOS to klon ciągle popularnego Windows XP z drobnymi przeróbkami interfejsu użytkownika, które przygotowano na potrzeby chińskiego odbiorcy. Oczywiście Microsoft nie zezwolił na tego typu manipulacje i już rozpoczął krucjatę przeciwko twórcom klona. Jak skończy się ta historia? Projekt Natal, a rozgrywka w Half-Life 2. Projekt Natal to niewątpliwie jedno z najbardziej innowacyjnych rozwiązań 2009 roku. Ten nowy sposób kontroli gier przy pomocy ruchów ciała i komend głosowych gracza zapowiada się iście rewolucyjnie. Jak dotąd wykorzystanie tej technologii w poważniejszych produkcjach stało pod znakiem zapytania. W sieci pojawił się właśnie film przedstawiający rozgrywkę w jedną z najbardziej kultowych gier z gatunku FPS, Half-Life 2, przy użyciu projektu Natal. Materiał ten wyciekł ponoć samego Microsoftu, jak podają zagraniczne serwisy, pochodzi z bardzo wczesnej fazy testów nowego urządzenia giganta z Redmond. Pomimo słabej jakości prezentowanego filmu, niepotwierdzonego dotąd źródła jego pochodzenia, warto obejrzeć ten materiał. Być może już wkrótce będziemy sterować grami przy pomocy takich właśnie gestów. Algorytm sieci GSM złamany. Carsten Noll, niemiecki inżynier i ekspert szyfrowania, ogłosił, iż złamał algorytm szyfrowania sieci GSM. Czy to oznacza, że nasze rozmowy są narażone na podsłuch? Noll ogłosił tę sensacyjną informację podczas Chaos Communication Congress 2009, dorocznego spotkania międzynarodowej sceny hakerskiej, które odbywa się w Berlinie. Inżynier w celu złamania szyfrowania użył sprzętu za kilka tysięcy dolarów oraz zestawu tablic hakerskich, dzięki którym Noll i jego zespół był w stanie podsłuchiwać rozmowy. Pokazuje to, że istniejące zabezpieczenia sieci GSM są niewystarczające, a rozgłos wokół sprawy ma zmusić operatorów sieci komórkowych do wprowadzenia lepszych zabezpieczeń dla użytkowników sieci komórkowych. Szacuje się, że ponad 3 z 4 miliardów osób korzysta z tej sieci. Dlatego pozostaje mieć nadzieję, że organizacja GSM Association podejmie odpowiednie kroki w celu zwiększenia prywatności rozmów. Firefox 4 dopiero za rok. Następna wersja Firefoxa prawdopodobnie zadebiutuje dopiero w 2011 roku. Eksperci z branży informują, że opóźnienie Mozilla będzie niewątpliwie mile widziane w Redmond, siedzibie Microsoftu. Udział rynkowy przeglądarki Internet Explorer 8 ciągle rośnie, ponieważ większość nowych komputerów oferowana jest z preinstalowanym systemem Windows 7. To daje Microsoftowi swoistą przewagę, ponieważ największy rywal przez długie miesiące nie będzie mógł oczarować internautów zapowiadanymi nowościami w interfejsie i ładniejszym wyglądem. Francja uderzy w piratów.
Od nowego roku we Francji weszła w życie słynna antypiracka ustawa, która nakładać będzie grzywnę lub odetnie od sieci internetowych złodziei. Do łamiącego prawo użytkownika zostanie wysłany e-mail z ostrzeżeniem. Jeśli będzie on kontynuował proceder, dostanie upomnienie formą listowną. Jeśli nadal nie zaprzestanie praktyk, zostanie on wezwany przed sąd. Sędzia może wtedy nałożyć grzywnę lub zablokować delikwentowi dostęp do internetu. Przedstawiciele przemysłu filmowego i fonograficznego sądzą, że około 2/3 ludzi zaprzestanie nielegalnej działalności po otrzymaniu pierwszego ostrzeżenia. Po kolejnym upomnieniu liczba ta ma sięgnąć aż 95% osób, które zakończą ten proceder. Top 10 gier na świecie. Koniec roku to znakomita okazja, by sprawdzić rankingi popularności gier komputerowych i konsolowych na czołowych światowych rynkach. Na Wyspach 8 tydzień z rzędu króluje Call of Duty Modern Warfare 2, stając się tym samym liderem tego typu zestawień od 5 lat. Na drugim Assassin's Creed 2. Zaskakujące są natomiast miejsca 3, 4 i 5. Zgoła odmiennie wygląda sytuacja na japońskiej liście bestsellerów. Polska lista przebojów, przygotowana w oparciu o dane Empik.com, prezentuje się dość interesująco. Plebiscyt Produkt Roku 2010 według czytelników Benchmark.pl. Zagłosuj w drugim etapie plebiscytu Produkt Roku 2010 i wygraj wyprawę w dowolne miejsce świata. Na Wasze głosy czekamy do 20 stycznia 2010 roku. Rozpoczęliśmy drugi etap głosowania na Produkt Roku 2010. W pierwszym etapie, który odbył się w grudniu 2009, mogliście nadsyłać swoje nominacje na Produkt Roku 2010. Pora na ostateczną rozgrywkę. Do 20 stycznia 2010 możecie zagłosować w 35 kategoriach sprzętowych na najlepsze produkty roku 2010. W 35 kategoriach znalazły się najczęściej nominowane przez Was produkty w grudniowej odsłonie plebiscytu. Wśród wszystkich użytkowników serwisu, którzy wezmą udział w głosowaniu, wylosujemy atrakcyjne nagrody, wyprawę w dowolne miejsce świata oraz 300 kalendarzy Benchmark.pl na rok 2010.